Cześć. Widać moją prezentację. Tak, już sobie sprawdzę, jest ok. Cześć. Tak jak widzicie, nazywam się Adrian Sroka i chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o nowoczesnym sposobie na modelowanie zagrożeń w systemach, które tworzymy. W szczególności chciałbym też opowiedzieć o tym, w jaki sposób właśnie do tego celu możemy wykorzystać sztuczną inteligencję. Więc przejdźmy do rzeczy. Na początku jednak zdefiniujmy sobie, co tak naprawdę chcielibyśmy osiągnąć. Przede wszystkim chcielibyśmy zwiększyć bezpieczeństwo naszej aplikacji, zwiększyć bezpieczeństwo tego, co wytwarzamy. Czyli tak naprawdę zadbać o to, żeby jak najlepiej, jakościowo, ale też jak najmniejszym kosztem zabezpieczyć tworzone przez nas rozwiązania. Pewnie każdy z nas kojarzy, w jaki sposób wytwarzane są aplikacje. Mamy sobie Software Development Lifecycle, w którym to na samym początku mamy ten etap planowanie, projektowanie, programowanie, development, testy itd. I każda z tych części to jest etap budowania, czy też utrzymywania, jeżeli mówimy o operacjach i monitoringu naszej aplikacji. Do każdej z tych części możemy dokleić różnego rodzaju aktywności bezpieczeństwa. Na przykład możemy dokleić do programowania, czyli do developmentu, jakąś statyczną analizę, do testów dynamiczną analizę, może do wdrożenia jakieś pentesty, a może jakieś security assessmenty, weryfikację tu przedwdrożeniową. Ale tak naprawdę, jeżeli sobie do tego dołączymy taki trochę trend, ale też trend, zasadę shift left, czyli to, że chcielibyśmy jak najbardziej przenosić różnego rodzaju aktywności związane z bezpieczeństwem, jak najbardziej, jak najwcześniej w tym całym procesie wytwórczym, to idealnie do tego pasuje threat modeling. Dlaczego idealnie do tego pasuje? Dlatego, że właśnie to jest aktywność, którą możemy zaaplikować do naszego systemu na bardzo wczesnym etapie, już podczas projektowania, czyli w momencie, kiedy jeszcze nie mamy nic zaprogramowanego, jeszcze nie mamy stworzonego kodu, nie mamy nic wdrożonego, już wtedy możemy sobie pomyśleć, co złego może się stać z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeżeli my tą daną funkcjonalność wdrożymy na produkcję. Bo wyobraźmy sobie, w momencie, kiedy my na etapie projektowania wykryjemy jakieś potencjalne podatności, to podczas developmentu, testów i dalszych etapów wytwarzania aplikacji możemy te podatności po prostu nie dopuścić, żeby one były w naszym kodzie, w naszej aplikacji. Ale jeżeli okazałoby się, że wykrywamy to dopiero gdzieś po wdrożeniu, podczas testów, a może wykrywa to nasz jakiś atakujący i dowiadujemy się o tym dopiero po fakcie, po wycieku, to koszt obsłużenia takiego błędu bezpieczeństwa jest dużo, dużo wyższy niż w przypadku pomyślenia o tym bezpieczeństwie już na samym początku developmentu, czyli podczas projektowania. Dlatego właśnie idealnym momentem na rozpoczęcie myślenia o bezpieczeństwie jest właśnie etap projektowania, gdzie właśnie idealnie pasuje ten threat modeling, o którym będziemy sobie dzisiaj mówić. Na czym polega threat modeling? W dużej, dużej ogólności polega na takich czterech krokach. Jakby na początku musimy zrozumieć dokładnie, co chcemy stworzyć. Tak, żebyśmy znali kontekst, wiedzieli, jak działa aplikacja, ale też jak działają konkretne funkcjonalności w ramach tej aplikacji i jaki mają wpływ na otoczenie. Może komunikują się z systemami zewnętrznymi, a może z jakimiś wewnętrznymi systemami w naszej firmie, bo to też może i ma zazwyczaj duży wpływ na bezpieczeństwo naszych systemów. Następnie, w jaki sposób, o czym będę mówił później, staramy się zidentyfikować podatności, zidentyfikować potencjalne problemy, które w naszej aplikacji, czy też w danej funkcjonalności mogą wystąpić. Jak to zidentyfikujemy, to zajmujemy się mitygacją, czyli sprawiamy, żeby te podatności, te zagrożenia, które wcześniej wykryliśmy, potencjalne zagrożenia, dlatego to są potencjalne, bo pamiętajmy, że naszym celem jest niedopuszczenie do tego, żeby te zagrożenia były rzeczywiście w naszym kodzie, staramy się zmitygować. Zmitygować można na różne sposoby. Możemy albo totalnie wyeliminować to zagrożenie, na przykład
najprostszym przypadku, nie robiąc tej funkcjonalności albo totalnie zmieniając daną funkcjonalność, która to zagrożenie by wprowadzała, możemy zmitygować, czyli zmniejszyć szansę, takie prawdopodobieństwo wystąpienia, albo zmniejszyć impact, czyli wpływ tego, że ktoś dokona jakiegoś ataku, wykorzysta jakąś podatność na inne systemy albo na ten system. Czyli jakby nie będzie miał dostępu do wszystkich danych, ale będzie miał dostęp tylko do swoich danych, co bardzo mocno zmienia przestrzeń ataku. I tak możemy robić sobie, powinniśmy zrobić mitygację, a na końcu powinniśmy pamiętać o priorytetyzacji, czyli ustaleniu takich priorytetów, ustaleniu, co jest dla nas ważne oraz kiedy się tym zajmiemy, żeby pamiętać, mieć w głowie to, że jeżeli wykryjemy już jakąś podatność w naszym kodzie i jest ona ważna dla nas, według naszych kryteriów, to powinniśmy prędzej czy później ją załatać, a nie na zasadzie wykryliśmy, zarejestrowaliśmy i do widzenia, ktoś kiedyś się tym zajmie. Warto te elementy jednak w jakiś sposób priorytetyzować, traktować jako priorytetowe, ze względu na to, że mogą one być dość problematyczne, im później ten problem bezpieczeństwa zabrnie w tym całym software development lifecycle, czyli procesie wytwarzania. Ale pewnie możecie się zastanowić, zadać sobie pytanie, no czym w ogóle to modelowanie zagrożeń jest? Nie wszyscy pewnie z Was są zaznajomieni z tym tematem, więc taki krótki wstęp. Tak naprawdę modelowanie zagrożeń jest obecne w życiu, takim w życiu codziennym każdego z nas. Jeżeli wychodzimy na spacer, jeżeli idziemy jakąś ruchliwą ulicą, jeżeli nawet kupujemy produkty na promocji, to zastanawiamy się, co złego może wyniknąć z jakichś różnych naszych decyzji. I taki fajny przykład tutaj, to jest przykład samochodowy. Wyobraźmy sobie sytuację, że jest grudniowy poranek, na ulicach śnieg, jedziemy sobie taką dość spokojną ulicą, i jest właśnie śnieg, my jedziemy, widzimy, że po ulicach chodzą ludzie, gdzieś tam jest autobus szkolny i zastanawiamy się, co może pójść nie tak. Zastanawiamy się, jakie jest ryzyko poślizgu, czy jeżeli nagle zachmuje, czyli jeżeli ktoś mi wybiegnie na ulicę, w ogóle też możemy się zastanowić, jaka jest szansa, oglądając się dookoła, że ktoś mi wybiegnie na ulicę. Może z tego autobusu szkolnego, który tam gdzieś stoi, ktoś zza niego może nam wybiec. I w takim przypadku, jakie jest ryzyko tego, że my wciskając nagle hamulec, będziemy mieli poślizg i tak naprawdę potrącimy tą osobę. Jakie jest ryzyko, że jakiś inny samochód nam wyjedzie albo coś innego dziwnego stanie się na drodze. Więc podczas takich zwykłych czynności, jak na przykład jazda przez zaśnieżoną ulicę, przez miasto, już wtedy robimy sobie w głowie takie właśnie modelowanie zagrożeń, czyli zastanawiamy się, jakie zagrożenia mogą wystąpić. I tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli mamy już w głowie te zagrożenia, to możemy sobie od razu pomyśleć, no dobra, ale jak je zmitygować? Jak sprawić, że albo zmniejszę szanse na ten wypadek, to zagrożenie, albo w ogóle je wyeliminuję? Czyli na przykład możemy zwolnić. Możemy dostosować prędkość do warunków jazdy, możemy na przykład totalnie wyeliminować to ryzyko, czyli na przykład nie wychodzić z domu, albo możemy, jak to mówią, wytransferować, przenieść to ryzyko na kogoś innego, czyli pojechać autobusem. Wtedy nie mamy żadnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem prowadzenia samochodu, bo to de facto nie my prowadzimy. Więc tutaj jest kilka różnych możliwości, ale to, co chciałem pokazać, to jest właśnie obecne w życiu każdego z nas i różne wybory, które dokonujemy, często są poprzedzone właśnie takim modelowaniem zagrożeń. Niemniej, to też nie jest tak, że w developmencie musimy to modelowanie zagrożeń robić w każdej chwili, w każdym momencie, przed każdą decyzją. Oczywiście jest to wartościowe, ale w przypadku developmentu to modelowanie zagrożeń bardziej bym porównał do takiego sprawdzenia oleju przed dłuższą wyprawą, czyli takiego przed tym, jak coś zrobimy, no zresztą nawet w tym przykładzie o zaśnieżonej ulicy, przed tym, jak coś się złego stanie, my już w głowie modelujemy sobie, wymyślamy, identyfikujemy, co złego może się stać i co w związku z tym możemy zrobić, żeby do tego nie dopuścić, albo żeby zmniejszyć konsekwencje tego złego, które może się stać. No więc zastanówmy się, jakby już przejdźmy, wróćmy od tej analogii do developmentu, jakby zastanówmy się jeszcze na chwilę nad korzyściami z modelowania zagrożeń. Bo
Oczywista korzyść jest taka, że no wiemy, jakie są zagrożenia, ale bardzo, bardzo dużą korzyścią, taką trochę nieoczywistą, jest zwiększanie świadomości zespołu deweloperskiego. Jedna sprawa to jest właśnie to, że my integrujemy się właśnie z tym całym procesem deweloperskim. Jesteśmy w stanie na samym początku wykryć podatności, później je załatać, gdzieś później podczas testów weryfikować, czy one są aplikowane do naszego systemu, czy nie. Może niektóre rzeczy dokumentować, może pisać jakieś testy automatyczne, które w większej skali nie pozwolą na istnienie tego typu podatności w naszych systemach, nie tylko w jednym, ale też w kilku systemach, ale też bardzo istotnym i bardzo dużym plusem, zaletą korzystania z modelowania zagrożeń w pole jest po prostu nauka i taka zwiększanie świadomości i swobody operowania tymi tematami bezpieczeństwa przez zespół. A to przekłada się też na różne fazy developmentu. Czyli jeżeli deweloperzy, testerzy, członkowie zespołu deweloperskiego mają w głowie różnego rodzaju problemy bezpieczeństwa i co się z tym wiąże, na czym one polegają, to jeżeli siądą do developmentu, do tworzenia danej funkcjonalności, to również będą o tym pamiętać. Nawet jeżeli coś nam nie wyszło podczas modelowania zagrożeń, podczas threat modelingu, to oni o tym mogą pomyśleć, bo już w głowie będą mieli informacje o tym, że niektóre zagrożenia istnieją, jakie mogą mieć konsekwencje i jak one się odnoszą do naszego systemu na przykładzie innych threat modelingów. Więc to jest też bardzo, bardzo duża zaleta tego korzystania z threat modelingu w firmie czy też w swoim zespole. No okej, ale przejdźmy tu już do praktyki. Jak to dobrze robić? No przede wszystkim warto to robić w odpowiednim momencie. Odpowiedni moment to, tak jak mówiłem, faza projektowania, czyli wtedy, kiedy mamy możliwość, kiedy zastanawiamy się, jak zaprojektować, jak powinna istnieć, działać dana funkcjonalność. Wtedy najprościej, bo mamy już w głowie całą techniczne uwarunkowania, techniczny sposób implementacji, wtedy też najłatwiej nam jest dodać do tego po prostu taką szczyptę myślenia o bezpieczeństwie. Takie jedno, parę pytań odnośnie tego, no zobaczymy później, odnośnie tego, jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo. Kolejna sprawa, w odpowiednim gronie. No tutaj z tego, co powiedziałem wcześniej, można się domyśleć, że jeżeli jednym z korzyści korzystania z threat modelingu jest zwiększenie świadomości i nauka, no to warto, żeby w tym gronie osób robiących threat modeling znajdował się cały zespół, albo jakby duża część zespołu, a w szczególności eksperci domenowi, czyli osoby, które bardzo dobrze znają aplikacje i bardzo dobrze znają nawet nie tyle, tak, z jednej strony osoby, które dobrze znają aplikacje, ale z drugiej strony też osoby, które będą tworzyć te funkcjonalności nowe, żeby oni mieli właśnie te zagrożenia, które mogą być w naszym systemie. Warto też zadbać o to, żeby dla wszystkich stron, wszystkich osób biorących udział we threat modelingu było to wartościowe. Nie tylko na zasadzie zidentyfikujemy sobie podatności, zapiszemy i do widzenia, wrzucimy je do szuflady, ale również żeby coś z tego wynikało. Również z mojego doświadczenia wynika, że deweloperzy nie lubią, jak coś jest po prostu sztuką dla sztuki i warto, żeby po pierwsze właśnie było wartościowe, a z drugiej strony, żeby nie przeszkadzało im w takiej codziennej pracy. Jeżeli nagle codziennie dodalibyśmy godzinne spotkanie na temat threat modelingu, robiące threat modeling, mające na celu threat modeling jakiejś funkcjonalności, to byłoby to strasznie rozbijające i psujące flow pracy. Tego nie chcemy. I właśnie to sobie dzisiaj zaadresujemy. No i oczywiście kolejna sprawa, dopasowane do możliwości zespołu, bo każdy zespół ma inną wiedzę, ma inną swobodę, ma inne doświadczenie w kwestiach bezpieczeństwa. No więc przejdźmy do rzeczy. Jak to właściwie robić? Jest kilka metod. Z jednej strony jest taka metoda modelowania zagrożeń globalnego, zresztą zaproponowana przez Adama Szostaka w chyba najpopularniejszej książce na ten temat. I ta metoda polega na tym, że na początku, tak jak wcześniej mówiliśmy, robimy sobie fazę identyfikacji, jak działa dana aplikacja, co my w ogóle modelujemy. I w tym modelu, w tej metodzie, na początku zaczynamy od diagramu przepływu, czyli rysujemy sobie diagram, gdzie mamy wszelkiego rodzaju obiekty, systemy, komponenty biorące udział znajdujące się w naszym ekosystemie usług, biorące udział w pracy danego systemu. Następnie łączymy je przepływami, czyli jak przepływają dane akcje pomiędzy tymi systemami, zaznaczamy,
które systemy są nasze wewnętrzne, zaufane, a które zewnętrzne, czyli mniej zaufane, i dodatkowo oznaczamy różnego rodzaju bazy danych, których używamy. Następnie do tych elementów na tym diagramie przepływów stosujemy, zastanawiamy się, przykładamy tak naprawdę formatkę Stride'a. Stride to jest akronim, jak możecie zauważyć, od pierwszych liter tych różnych kategorii zagrożeń, spoofing, temperature, radiation i tak dalej. I to właśnie są różnego rodzaju kategorie zagrożeń, które mogą czyhać na nasze aplikacje. Spoofing polega na tym, że ktoś może podszyć się pod kogoś innego, czy to za pomocą kradzieży tokenu, kradzieży hasła, podszycia się pod dany e-mail, do którego ktoś normalnie nie ma dostępu. Tempering polega na tym, że ktoś zmodyfikuje jakieś dane, czyli na przykład jeżeli mielibyśmy system e-commerce'owy, sklep, który na samym końcu wysyła z frontendu do API informacje o sumarycznej cenie do zapłacenia za cały koszyk, za komplet produktów i ktoś ze 100 zł byłby w stanie zmienić cenę na 1 zł, to w niezbyt dozwolony, niezbyt zaplanowany przez nas sposób, co dostałby bardzo, bardzo dużą i atrakcyjną zniżkę. Czego byśmy nie chcieli, bo to jednak jest zagrożenie bezpieczeństwa, utrata finansowa, szkoda finansowa. Repudiation to jest kategoria zagrożeń związana z przyznawaniem się trochę do winy. Czyli jeżeli załóżmy sobie sytuację, znowu system e-commerce'owy, sklep, i załóżmy, że mamy tam sytuację, że jest zdefiniowany numer konta, na który ktoś powinien dokonać wpłaty, takiej zwykłego przelewu. I wyobraźmy sobie, że jest sobie admin, złośliwy admin tego systemu, który zmienia ten numer konta na swój, ale tylko na tydzień. Przez tydzień zbiera wszystkie pieniądze od klientów, ale po tygodniu z powrotem zmienia ten numer na oryginalny. I jeżeli nie mielibyśmy żadnego audytu zmian, jakiejś metody na to, żeby udowodnić tej osobie, temu złośliwemu adminowi, na to, że to on dokonał zmiany, to byłoby ciężko dochodzić swoich racji i starać się odzyskać pieniądze, a tą osobę pociągnąć do odpowiedzialności za wyrządzenie szkód finansowych. Kolejna kategoria zagrożeń to jest information disclosure. To chyba dość oczywista kategoria, czyli czy ktoś ma dostęp do danych, do których tego dostępu mieć nie powinien. Kolejna kategoria to jest denial of service, czyli niedostępność usługi. Przy czym niedostępność usługi może być traktowana w różny sposób. Taki techniczny, i tu najbardziej popularny jest tak zwany DDoS, Distributed Denial of Service, to nazywam takim chamskim DOS-em, czyli mamy 1000 serwerów, 1000 requestów na sekundę, mamy milion requestów na sekundę sumarycznie, prędzej czy później każda aplikacja klęknie, nie będzie w stanie tego przetworzyć. Ale to jest taki bardzo prosty atak, bo mamy łatwe zabezpieczenia przed tym, ale też bardzo jest to łatwe do wykrycia techniczne. Ale warto tutaj pamiętać w denial of service również o takim funkcjonalnym DOS-ie, funkcjonalnej niedostępności usługi. Czyli jeżeli mamy system, na przykład system rezerwacji miejsc w kinie, który używa jakichś zużywalnych zasobów, czyli tych miejsc w kinie, to wyobraźmy sobie, że piszemy sobie bota, który w momencie, w którym te miejsca są dostępne, on dokonuje na nie rezerwacji. Jeszcze nic nie płaci, jeszcze nie akceptuje i tak dalej, ale dokonuje rezerwacji na godzinę. Jak ta godzina minie, z powrotem rezerwuje wszystkie miejsca i tak dalej, i tak dalej. Finalnie kończy się tym, że system technicznie on perfekcyjnie działa, wszystkie kontrolki świecą się na zielono, ale w momencie, kiedy dochodzi do jakichś biznesowych kontrolek, biznesowych miar, to żadne miejsce w kinie nie zostało sprzedane, bo dla zwykłych klientów nie jest dostępne, więc tak naprawdę usługa kupowania miejsc jest niedostępna, mimo że technicznie ona działa. No i kolejna kategoria to jest elevation of privilege, czyli wykroczenie poza swoje uprawnienia, czy to w akcjach, czy to w dostępie do różnego rodzaju danych. I dlaczego to jest istotne? Dlatego, że właśnie ta metoda globalna polega na tym, że dla każdego elementu tego diagramu, elementu, czyli o tym, co powiedziałem, zarówno komponentów, które znajdują się na tym diagramie, baz danych, ale również przepływów pomiędzy tymi komponentami, my zadajemy sobie pytanie związane z każdą z tych kategorii. Czyli czy przepływ pomiędzy userem a shop app może
jest podatny na spoofing, czy jest podatny na tempering, repudiation i tak dalej. I w ten sposób na bazie całego systemu jesteśmy w stanie sobie, ale analizując go tak właściwie kroczek po kroczku, jesteśmy w stanie wymyślić, zidentyfikować różnego rodzaju zagrożenia. Ciekawą opcją tu jest to, dzięki wykorzystaniu diagramu przepływów możemy nie analizować wszystkich kategorii ryzyk dla wszystkich elementów diagramu, tylko korzystając z takiej ściągi, niektóre elementy po prostu dla niektórych elementów nie są aplikowalne wszystkie kategorie. Na przykład spoofing nie jest aplikowalny do baz danych, bo zwykle to jest troszeczkę autentykacja do baz danych jest zrobiona na zupełnie innej warstwie. Dobrze. Co później robimy? No klasycznie, tak jak powiedziałem. Definiujemy jakiś plan mitygacji, czyli tak jak mówiłem już, akceptacja, unikanie, mitygacja lub przeniesienie. No i na samym końcu walidujemy, czy ten plan ma sens, czy ten plan mityguje rzeczywiście wszystkie ryzyka, czy wykryliśmy wszystko. No ale to jest globalna metoda na robienie threat modelingu. Co do tej metody, ona jest fajnie wspierana przez różnego rodzaju narzędzia i tych narzędzi jest naprawdę sporo. One potrafią nam, co ciekawe, zaproponować różnego rodzaju podatności, jeżeli my zamodelujemy sobie właśnie ten diagram przepływów. I to jest fajne, to bardzo pomaga we threat modelingu. Ale to nie jest też do końca takie kolorowe, bo to globalne podejście, mimo że ma trochę zalet, czyli to, że świetnie skupia się na całych komponentach, jest świetne do modelowania zagrożeń całego już istniejącego systemu, to jest bardzo, bardzo intensywne doświadczenie, intensywne wydarzenie w życiu zespołu, jest bardzo czasochłonne, wymaga sporej wiedzy, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i z punktu widzenia wiedzy domenowej na temat tej aplikacji, takiej dużo wiedzy na start, ale też ono w ogóle nie skupia się na analizie tego, co jest pomiędzy komponentami, co też jest dużą, dużą wadą, bo jednak sporo zagrożeń, takich realnie wykorzystywanych przez atakujących, polega na tym, że coś zmienimy w jednej aplikacji, a ta zmiana będzie miała zły wpływ na inną aplikację, co bardzo ciężko przetestować, ale właśnie w takim modelowaniu zagrożeń, takim bądź innym, jesteśmy w stanie sobie to zaplanować. No więc co możemy z tym zrobić? No, klasycznie, jak mamy takie jedno wielkie wydarzenie, to zróbmy to bardziej agile, czyli w momencie, kiedy zajmujemy się tak bardziej daną funkcjonalnością, to po prostu zróbmy threat modeling tej funkcjonalności. Czyli kiedy idealnie pasuje, żebyśmy wstawili threat modeling w takim agile'owym podejściu? No podczas refinementu. Jeżeli mamy agile'a, refinement, czyli dowiadujemy się, refinujemy, doprecyzowujemy zadanie pod względem technicznym, ale też funkcjonalnym, to wtedy dodajemy sobie właśnie tą szczyptę myślenia o threat modelingu. Czyli zadajemy sobie takie pytanie, tak roboczo mówiąc, co złego pod względem bezpieczeństwa może się stać, jeżeli tą funkcjonalność wrzucimy na produkcję? Kto to robi w podejściu iteracyjnym? No tak jak poprzednio mówiłem, najlepiej cały zespół. No tak jak cały zespół zwykle bierze udział w refinementach, bo on ma wpływ na to, jak to docelowo zostanie stworzone, to tak samo w tym podejściu iteracyjnym fajnie jest, jeżeli cały zespół jest również zaangażowany w modelowanie zagrożeń. A tak, podejście iteracyjne też branżowo nazywa się często continuous threat modeling, choć podejście iteracyjne też dobrze pasuje do takiego agile'owego podejścia. No i co z tym robimy? Staramy się właśnie zidentyfikować różnego rodzaju przypadki nadużyć, tak jak mamy w niektórych historyjkach, w niektórych zadaniach use case'y, jak coś może zostać wykorzystane, no to tu można zdefiniować abuse case'y, czyli jak coś może zostać źle wykorzystane, jak ktoś może wykorzystać to do różnego rodzaju nadużycia. Co więcej, w momencie, kiedy my dla danego zadania, dla danej funkcjonalności definiujemy sobie potencjalne zagrożenia, to jest idealne miejsce, idealny moment do tego, żeby też dodać do tego zadania, do tej funkcjonalności informacje o tym, jakie testy należy wykonać, żeby upewnić się, że te dane zagrożenia bezpieczeństwa nie są aplikowalne w momencie, kiedy ktoś zrobi development tej funkcjonalności. No okej,
Dużo powiedziałem tak procesowo, jak to powinno wyglądać, ale właściwie nie powiedziałem tego najważniejszego. Jak powinniśmy identyfikować te zagrożenia? No więc to chyba takie najważniejsze tutaj pytanie, bo wydaje się to najtrudniejsze. No i tutaj jest kilka różnych metod. Jeżeli zespół jest doświadczony w kontekście bezpieczeństwa, jeżeli zespół czuje się dość swobodnie w tych tematach bezpieczeństwa, no to tak naprawdę wystarczy taka zwykła burza mózgów. Pod koniec refinementu, pod koniec myślenia o tym, jak coś zostanie zaprojektowane, stworzone, po prostu zadanie ogólnego pytania: hej, a co, jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo? Ale nie zawsze kolorowo i nie zawsze zespół czuje się w tym tak swobodnie. Dlatego może zespół wymagać, potrzebować troszeczkę więcej pytań. I tutaj z powodu przychodzi slajd. Czyli zamiast jednego pytania takiego ogólnego, możemy zadać troszkę więcej pytań. Czyli czy dana historyjka, dana funkcjonalność jest podatna na spoofing? Czyli czy ktoś może podszyć się pod kogoś innego, a może na repudiation, czy ktoś może wykonać jakąś akcję, istotną akcję w naszym systemie, a my później nie będziemy mogli mu tego udowodnić i tak dalej. Czyli ktoś ma dostęp do danych, do których normalnie dostępu mieć nie powinien. To już pomaga i dla wielu zespołów już takie pytania są bardziej precyzyjne, bardziej sugerujące i dzięki temu te zespoły są w stanie dużo efektywniej modelować, identyfikować zagrożenia. Ale jeżeli zespół nadal nie czuje się dość komfortowo z takim poziomem pytań, możemy zejść poziom niżej. Do takiego tak zwanego kwestionariusza bezpieczeństwa. Czyli możemy sobie zbudować albo skorzystać z gotowych, i tu takim przykładem jest firma Autodesk, która na GitHubie udostępnia swój kwestionariusz bezpieczeństwa. I ten kwestionariusz bezpieczeństwa polega na tym, że w momencie, kiedy my tworzymy daną funkcjonalność, to zastanawiamy się, czego ona dotyczy. Jeżeli dotyczy uploadu plików, to powinniśmy zadać sobie pytanie, jak zabezpieczony jest upload, czy walidowany jest rozmiar, typ i rozszerzenie pliku itd., itd. Jeżeli dotyczy jakiejś zmiany architektonicznej, to też powinniśmy sobie zadać jakieś odpowiednie pytania. Przy czym ta tabelka, którą tu widzicie, jest bardzo, bardzo uproszczona, bo tylko na tyle w kwestii czytelności pozwalał mi slajd, ale tak naprawdę warto, oczywiście wspomagając się jakimiś istniejącymi źródłami, warto zbudować sobie własny kwestionariusz bezpieczeństwa, który z jednej strony pomoże użytkownikom, ale z drugiej strony będzie też bardzo mocno dopasowany do stacku technologicznego, do kategorii aplikacji, którymi się zajmujemy i ogólnie do takiego ryzyk, które grożą nasze aplikacje. Ale dużą zaletą, poza tym, że ta metoda jest dość pracochłonna, bo może wymagać odpowiedzi, zastanawiania się na dość wiele pytań i też przeszukiwania tych wszystkich kategorii, ona ma bardzo duży walor edukacyjny, bo pozwala nawet zespołom, które nie mają doświadczenia, dużego doświadczenia w kwestiach bezpieczeństwa, dość sprawnie i dość trafnie pod względem wartości tego threat modelingu identyfikować zagrożenia. Ale jeżeli mamy na to czas i podczas modelowania zagrożeń możemy sobie pozwolić na troszeczkę więcej konwersacji właśnie z sztuczną inteligencją, to możemy wspomóc się modelami językowymi sztucznej inteligencji. Czyli w momencie, w którym my tworzy daną funkcjonalność, możemy zastanowić się, możemy zapytać takiego czatu GPT, w jaki sposób, jakie zagrożenia w tej funkcjonalności on widzi. I on w ten sposób nam da jakieś wyniki, da propozycje, przy czym to, o czym warto pamiętać, to, że to są tylko propozycje. Jakby czat GPT nie jest idealny, nie wie wszystkiego o naszym systemie, o tym za chwilę, i w związku z tym będziemy potrzebowali, poza tym, że on da nam jakieś propozycje tych podatności, które mogą wystąpić w tej aplikacji, my będziemy musieli sobie jeszcze zweryfikować. Niemniej dla wielu zespołów jest to i tak niesamowita pomoc, bo zamiast zastanawiać się tak w ciemno nad tym, co może być złego z punktu widzenia bezpieczeństwa w naszym systemie, to oni po prostu muszą zweryfikować listę 10-20 różnych podatności. A jak zapytać ChatGPT o to modelowanie zagrożeń, o te zagrożenia istniejące w naszym systemie? No bardzo prosto. Oczywiście skonstruować odpowiedni prompt. A jak go skonstruować? Właśnie tak. Na początku podajemy kontekst, w którym
kontekst aktora w szczególności, czyli kto pyta, jako kto ChatGPT ma nam udzielić odpowiedzi, czyli na przykład jako security analyst. Następnie dajemy polecenie, czyli hej, wyobraź sobie, że jest ChatGPT, wyobraź sobie, że jesteś security analitykiem i właśnie prowadzisz sesję modelowania. Proszę cię, żebyś wypisał mi listę potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, które mogą w tej funkcjonalności, którą tworzymy, wystąpić. Następnie warto dla takiej spójności i tego, żebyśmy później na przykład mogli sobie łatwo to po prostu przekleić do innego źródła, na przykład zdefiniować sobie, jaki format ma mieć output. I jeżeli go zdefiniujemy w postaci markdowna, to możemy mieć bardzo fajną tabelkę, którą gdzieś za chwilę zobaczymy, którą później możemy po prostu sobie wykorzystać, przykleić i na niej pracować w innym narzędziu. Następnie musimy zdefiniować systemu, czyli jaki jest obecny stan naszego systemu. Czyli, bo tak naprawdę ChatGPT totalnie nic nie wie o naszym systemie, więc jak ma modelować, jeżeli totalnie nie ma pojęcia w jaki sposób działa system. Więc tutaj musimy mu zdefiniować, jak działa system, na czym polega jego praca i jakie ma obecnie funkcjonalności, jakie się różnego rodzaju uwarunkowania. Przy czym tutaj uwaga, im lepiej opiszemy ten system, tym tak naprawdę dokładniej, tym bardziej trafnie ChatGPT będzie w stanie zwrócić nam potencjalne zagrożenia. Przy czym warto tutaj pamiętać, żeby w całym tym prompcie, to jest taka trochę meta uwaga, warto tutaj pamiętać, żeby w całym tym prompcie troszeczkę używać słownika pojęć, o tak. Czyli jeżeli w poleceniu używamy the current system, to jeżeli później opisujemy the current system, to użyjmy dokładnie tego samego stringu, tak żeby ten stokonizowany tekst bardzo ładnie łączył się po tej samej frazie. Dzięki temu ChatGPT nie będzie miał wątpliwości, co do czego się odnosi. Czyli the current system w poleceniu odnosi się właśnie do opisu the current system na samym końcu. I tak samo the new functionality odnosi się do tego opisu niżej, na samym końcu. Ale powiedziałem, że im bardziej szczegółowo opiszemy system, tym lepiej. Niemniej, tak, rzeczywiście tak jest. Niemniej trzeba tutaj uważać. Uważać na to, że ChatGPT może używać naszych danych do uczenia swoich własnych, uczenia na swoje własne potrzeby, czyli uczenia tej swojej sieci, tego swojego modelu. A w związku z tym powinniśmy pamiętać, że oczywiście, mówimy tutaj o takich defaultowych, domyślnych ustawieniach, że w momencie, w którym my wysyłamy jakieś dane, jakieś informacje do tego systemu, to one potencjalnie mogą być dostępne dla innych osób. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, co wysyłamy do tego systemu. Nie zawsze musimy opisywać super dokładnie naszą funkcjonalność z jakimiś super dużymi szczegółami technicznymi, bo tak naprawdę my chcemy uzyskać tylko propozycje tych zagrożeń, nie takie konkretne zagrożenia. Dodatkowo można pomyśleć o tym, żeby ten opis stworzyć taki bardziej generyczny. Nie musi zdradzać szczegółów, czym jest nasza firma, czym się zajmuje, jakie ma algorytmy, jaki ma know-how, ale właśnie opisać generycznie jakąś naszą aplikację, wypisać funkcjonalności i to, jak działa. Co więcej, to już taka dobra praktyka, ten opis warto zostawić na później, gdzieś tam sobie odłożyć, żeby używać go w późniejszych promptach, na późniejszych refinementach i na późniejszych threat modelingach. Ale warto właśnie zwrócić uwagę, co wysyłamy i czy to, co wysyłamy do czata GTP, mogłoby zostać upublicznione, czy nie. Albo też korzystać z odpowiednich ustawień, które gwarantują nam to, że jednak te dane, które wysyłamy do czatu GPT, nie będą używane do dalszego uczenia sieci. Więc wróćmy do tej analizy prompta. No, na końcu musimy opisać tą nową funkcjonalność. Jeżeli mamy obecny system, opisujemy nową funkcjonalność, bo tak naprawdę w całym tym prompcie interesuje nas modelowanie zagrożeń, wypisanie tych potencjalnych ryzyk, zagrożeń właśnie do tej nowej funkcjonalności. I tak zdefiniowane w prompt jest w stanie zwrócić nam bardzo ładną tabelkę z propozycjami, co złego może stać się w naszym systemie. I tak jak powiedziałem, te propozycje musimy sobie przeanalizować, musimy zweryfikować, czy rzeczywiście one są aplikowalne do naszego systemu. No i
Oczywiście, jeżeli są aplikowalne, to standardowo, tak jak mówiłem wcześniej, mitygujemy, zapisujemy, rejestrujemy i zastanawiamy się, priorytetyzujemy, czyli zastanawiamy się, kiedy to zrobimy, czy w ramach tego zadania, może kiedy indziej, może to jest problem globalny, a może tylko problem związany tylko z daną jedną funkcjonalnością. Co więcej, ChatGPT z racji z tego swojego konwersacyjnego stylu pracy z nim, on świetnie działa w kontekście takiego drążenia danego problemu. Czyli jeżeli mamy jakiś problem wykryty przez tego czata GPT, możemy się do tego problemu odnieść, czyli na przykład do Ticket Information Disclosure z poprzedniej listy, możemy zapytać, ale jak to, co dokładnie może złego się stać? Jak to może działać? Ale co więcej, możemy również, jeśli nie mamy pomysłu, zapytać, ale co zrobić, żeby nie dopuścić do tego problemu? Jakie mitygacje można zastosować w systemie, żeby ten takie konkretne zagrożenie jak privacy violation, i tu też możemy po prostu odnieść się do tego, co napisał czat, jak to nazwał czat, dane zagrożenie, on będzie miał to w pamięci, możemy zapytać, ale jak zapobiec takiemu zagrożeniu. I to też fajnie działa, bardzo fajnie działa edukacyjnie, przy czym, no wiadomo, troszkę trwa, no bo to jednak pewnego rodzaju konwersacja z tym modelem, ale jeżeli jest robiona w ramach tego zespołu, to jest świetne narzędzie edukacyjne. Co więcej, tutaj w tym całym prompcie poprosiliśmy ChatGPT o używanie nomenklatury Strida, o której gdzieś tam wcześniej powiedziałem. ChatGPT oczywiście nie jest w ten sposób ograniczony tylko do Strida. Może być innych metodyk modelowania, jak Lindum czy inne które znacie. To po prostu możemy, jeżeli używamy w filmie innego modelu kategoryzacji zagrożeń, jak na przykład Lindum, bez problemu możemy tego użyć do kategoryzacji zagrożeń i do wykrywania, identyfikacji potencjalnych zagrożeń właśnie przez ChatGPT. No i to pytanie, które często się pojawia, no, czy możemy użyć tej bezpłatnej wersji ChatGPT 3.5, czy lepiej użyć czata w wersji 4. No i z mojego doświadczenia jednak wynika, że ta wersja nowsza, większa, bardziej obszerna daje jednak dużo bardziej trafne rezultaty, co nie oznacza, że nie korzystamy z tej większej wersji, to ta wersja 3.5 jest tam niepotrzebna. Nie, jeżeli nie korzystać w ogóle albo korzystać z 3.5, to zdecydowanie spróbujmy, pobawmy się, porozmawiajmy z czatem GPT właśnie na temat zagrożeń, choćby w wersji tej 3.5. Oczywiście w wersji czwartej byłoby to bardziej trafne, troszeczkę więcej byśmy dostali informacji, ale biorąc pod uwagę, że i tak prędzej czy później sami musimy przeprowadzić analizę tych wszystkich podatności, to wersja 3.5 nadal jest bardzo wartościowa i zwraca nam dobre, wartościowe rezultaty. No więc tak trochę już domykając ten cały mój wywód, opis różnych metod na modelowanie zagrożeń, to jakby jaka jest moja rekomendacja? Jakby przede wszystkim tak wysokopoziomowo, moja rekomendacja jest taka, że używajmy tego continuous threat modelingu, czyli tego inkrementacyjnego, chyba że chcemy przeprowadzić threat modeling całego systemu. No to już to inkrementacyjne podejście wtedy nie do końca działa. Ale dużo łatwiej jest zacząć właśnie od tego inkrementalnego, tak, tego przyrostowego podejścia, niż zaczynać od tego wielkiego globalnego podejścia, gdzie nie wszyscy jeszcze czują się z tym komfortowo. A odnośnie tego, w jaki sposób to robić, jeżeli zespół nie czuje się jeszcze z tym komfortowo, to warto zacząć od jednej z trzech metod, albo właśnie od konwersacji z czatem GPT, który ma bardzo, bardzo dużą wartość edukacyjną i pozwoli choćby przez to drążenie, czy też wymyślenie mitygacji, czy też wyszukiwanie jakichś innych powiązanych zagrożeń, albo może nawet pokazywanie przykładów tych zagrożeń w kodzie, pozwala uczyć się zespołom deweloperskim, w jaki sposób to robić. Możemy też bardziej sposób, jeżeli nasza firma tworzy jakieś bardziej wyspecjalizowane rozwiązania, po prostu stworzyć sobie nasz własny filmowy kwestionariusz bezpieczeństwa. To też ma dużą wartość edukacyjną, bo ludzie, którzy biorą udział w takim modelowaniu zagrożeń, taką metodą osłuchania się ekspozycji na te tematy bezpieczeństwa, będą coraz więcej
zdobywać informacji na temat bezpieczeństwa, na temat zagrożeń i będą czuli się coraz bardziej komfortowo. Ale możemy też po prostu skorzystać ze wsparcia specjalisty, czy to takiego wewnętrznego, jeżeli mamy jakiś wewnętrznych specjalistów bezpieczeństwa, czy to z jakiegoś zewnętrznego, który pomoże nam zorganizować to modelowanie zagrożeń i będzie w stanie nas wspierać podczas pracy zespołu, co też będzie miało wymiar edukacyjny dla zespołu. Ale po pewnym czasie zauważyłem, że zespół, jeżeli zdobywa taką płynność, swobodę operowania tymi zagrożeniami bezpieczeństwa, to ten tak naprawdę większość zespołu przechodzi do jednego z dwóch modeli. Czyli albo tych właśnie 6 pytań Strina, takich troszeczkę bardziej szczegółowych, albo po prostu do burzy mózgów. I jeżeli zespół rzeczywiście jest dobry i obeznany w tematach bezpieczeństwa i zagrożeń bezpieczeństwa, to jest bardzo dobra, bardzo optymalna czasowo opcja, bo dzięki temu tak naprawdę mamy dużą wartość w tym threat modelingu, ale zajmuje ona dużo, dużo mniej czasu niż na przykład konwersacja z czatem GPT czy przeskanowanie, przejście przez cały kwestionariusz bezpieczeństwa. No i to właściwie tyle odnośnie modelowania zagrożeń. Przedstawiłem Wam jakby różne perspektywy, różne metody na to modelowanie, różne metody na samo identyfikowanie zagrożeń. Jeżeli jeszcze tego nie używacie, jeżeli chcielibyście wdrożyć modelowanie zagrożeń w swoim zespole, w swojej firmie, to możecie się do mnie zgłosić. Bardzo chętnie z tym pomogę. Mam sporo różnych doświadczeń, przemyśleń na temat właśnie modelowania zagrożeń w bardzo, bardzo różnych zespołach i różnych firmach. Ale jeżeli ten temat Was interesuje, temat bezpieczeństwa aplikacji Was interesuje, to polecam też moją inicjatywę Security Champions, która polega na tym, że raz w tygodniu taki biuletyn informacyjny z zakresu bezpieczeństwa aplikacji, która polega na tym, że ja raz w tygodniu przesyłam informacje, takie zagregowane, najciekawsze informacje na temat bezpieczeństwa wraz z takimi przemyśleniami, komentarzami i trochę z zadaniami, co można byłoby zrobić, jak można byłoby załatać, jak można byłoby zareagować na dane zagrożenie na podstawie wielu, wielu różnych źródeł w internecie, czyli takie trochę zagregowanie informacji chyba obecnie z ponad chyba 70 czy 80 źródeł. Więc jeżeli jesteście zainteresowani bezpieczeństwem aplikacji, to również polecam właśnie ten securitychampions.pl, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w tym świecie, a ten świat bezpieczeństwa aplikacji dość mocno się rozwija. No i to tyle. Jeżeli macie pytania, to czekam. A jeżeli nie, to dziękuję za uwagę.